No wiecie, sąd już niby zamknął sprawę, ale też w ogóle bez wyroku i nic. Naprawdę, to było dziwne. Znaczy nie, właśnie tak jest niby, że wiecie, że oskarżony jest winny, dopóki ktoś inny się nie, no nie, się nie uzna, że to ktoś inny jest jednak winny, wiecie. Okej. Okay. Tak, są dwa typy krwi. Jak właśnie nam Engine mówi. Nie, może na nią nacisnę, nie jestem jednak pewien, czy to... Właśnie, czemu składać to co 5 minut? Po prostu chciałem jakbyś mu powiedzieć, że... Chciałem, żeby ludzie patrzyli na wyniki. Wyniki? Ile razy muszę to powtarzać? No widziałem szefową pokaturę, jak ciekała ofiarę, no tuż przed moimi własnymi oczami. I w porównaniu do tego, 5-minutowa przerwa nic nie oznacza. Więc dlaczego właściwie nie powiedziałeś prawdy? No, nie rozśmieszaj mnie, Edgeworth. No tutaj, no, mamy do czynienia z najbardziej, najmniej zaufanymi osobami i złoczyńcami, którymi są prokuratorzy. Poszły dowody, robienie sobie zeznań, kasowanie wszelkich dowodów, to wszystko. Kiedy walczysz z potworami, to musisz użyć każdego triku, który masz pod ręką. Okej. Okay. Otóż, fałszowanie dowodów jest najbardziej na absolut takim bezczelnym przestępstwem ze wszystkich, pani Star. Bo pogódź się z tym. Więc może naciśniemy ją dalej, nie jestem jednak pewien, czy to dobrze robię. Znaczy na pewno robię dobrze, bo za naciskanie, za naciskanie w tej grze nie ma kar żadnych. Ten but, on był znaleziony na miejscu zbrodni, tak? Okej, okay, to mi tam powiadomiłem, okej. Okay. Okej, okay, za chwilę wrócę, tak jakby co, tak z siłą pewnie znowu, czy wszystko się dobrze nagrywa i to wszystko. Więc za chwilę wracam, na chwilę znowu będzie cięcie. No jest okej, okay. No i mamy znowu ciąg dalszy tych zeznań od Angel Star znowu. Chciałem się na coś przydać, więc czekałem na to, aż się pojawi... Znaczy w czasie, kiedy czekałem na to, aż się pojawi policja. Mówi ona, że ten bot byłby jej z tajną bronią, gdyby coś się stało. Gdy wyszłam, że to całe przestępstwo było skasowane przez takie, wiecie, ukryte przed wszystkimi w ogóle w okolicy. Ty widzisz ten modny korzyk, który mam tutaj? W nim noszę coś więcej niż tylko pudełka z lunchami, panowie. Cieszę się co do tego, co do twojego pudełka z lunchami, naprawdę. Ale w każdej sprawie, uznała pani ważny dowód z miejsca zbrodni. No dobra, teraz niech nam pani powie, co pani dalej zrobiła. Okej, okay, no oczywiście tutaj została informacja, że niby jeden, że są dwa typy krwi na płcie. Jeden z plan krwi należały do ofiary, drugie jednak do oskarżonej. Na razie hold it. Bo nie jestem do końca pamiętam, co tutaj trzeba było robić. A czym mniej więcej wiem, ale to tak trochę raczej później. Więc przeniosłaś to do Wydziału Forensyki. Jeżeli chcesz coś pokazać się jako dowód przed sądem, to musisz. To musi być zatwierdzone. Żeby to zrobić, dowód musi być zanalizowany przez eksperta z Forensyki. No cóż, no ten zbud ma na sobie, ślady krwi. No, to ma sens, w końcu, tam był ci zabity nożem człowiek. I, tak należała do ofiary detektywa Goodmana, tak? Jak powiedziałem, były dwa typy krwi na bucie. Okej, okay, właśnie... drugi typ krwi, czyli, ta krew należąca do oskarżonej do naszej klientki Lany Sky. Też na razie nacisnę. Ale nie można na pewno powiedzieć, że krew należała do ofiary z testem krwi. Uznajesz, że wiesz coś o testach krwi?
Nowicjuszu? Ha? No, to mów. A no. No. Są cztery rodzaje krwi, AB, 0, AB. Jednak. Jednak nie można powiedzieć na podstawie testu krwi, że czy. Co? Czy morderstwo było popełnione, dokonane z zimną krwią? To było dziwne. To był dziwny. Ej, Phoenix, to było dziwne. To nie jesteś ty w tej chwili. Naprawdę, nie wiem, co się z tobą to stało, koleś. Ale z kolei właśnie nam Emma mówi, no ona jednak, no wiecie, jest badaczem naukowym. Ona nam mówi z kolei, że no jest możliwe jednak, no milionów wariantów niby krwi, coś takiego, że takich typów, coś takiego. Miliony typów? Może coś się dziwi. Gdybym miała trochę więcej czasu, to nawet bym otrzymał wyniki testu DNA. Ale oni powiedzieli, że no jest naprawdę niewiele wątpliwości co do tego, że to mogłaby być krew kogoś innego niż Lany Sky. Więc krew podejrzanego jest na tym bucie? Na bucie ofiary? Ale stoją, przypina do... Tak bezpośrednio do zabójstwa detektywa Goodmana. Tak się pan, że on to powie. Okej, ale też ten but, właśnie zaraz go pokażę, teraz może go za chwilę zbadamy, bo to jest jednak coś ciekawego z tym butem. Może raz niby byłem prezent, ale jak mówię, nie będę tego buta teraz przedstawiał, tylko chcę go sprawdzić. Więc znowu lecimy na dolny ekran, więc cięcie. Okej, jest dolny ekran, jest ten but i tak właśnie niby jest mówiony cały czas, że są dwa rodzaje krwi, jest pierwszy, o właśnie tu jest z kolei krew też na podeszwie. I tak najpierw zobaczymy jednak tutaj ten but, na górze są ślady krwi. Ta krew, ona jest mojej siostry, prawda? A to wygląda. No w końcu, no, ona miała, no, badacz na swojej prawej dłoni, kiedy widziałem ją tam w areszcie. Musiała ona się podziać niechcący podczas tego przestępstwa. Biedna siostrzyczka. Okej, więc tu mamy pierwszy typ krwi, drugi, jak mówię, to jest na podeszwie jednak. Więc sprawdźmy to. A, tu też jest krew! Na podeszwie tego buta? No, to musi należeć do ofiary. On musiał nadepnąć na kałuże jego własnej krwi. Cała ta krew, to okropne! Ta krew to może być ważna poszlaka. No i właśnie, niby gdzieś jest jakaś niby, że... Mówi niby Phoenix, że ofiara musiała tam jakoś na jakąś kałużę wejść krwi na miejscu zbrodni. Jednak jeżeli zobaczymy zdjęcie... Proszę bardzo, mamie. Widzimy tutaj na dole, żadnej krwi, w ogóle żadnej kałuży nie ma. Widzicie? Podłoga jest czysta, nic z tych rzeczy. No na pewno trzeba będzie to zdjęcie przedstawić, no, tutaj Angelsta, tylko raczej jestem do końca pewien, przy której części zeznań, no, nie wiem, czy przy tej właśnie teraz, gdzie ona mówi, że no, ten but to udowadnia, że to jest, wiecie, że dowód kompletnie, no, perfekcyjny, decydujący, nie jestem pewien jednak. Okej, więc znowu na górny ekran wracamy. Okej, ekran górny, jednak trzeba tutaj jeszcze najpierw nacisnąć, zanim cokolwiek się zrobi, więc hold it. Nie pozwolę przejść temu dowodowi bez walki. Czy zamawiałeś może te rybie flaki z pieprzem? Nie będę mówił, że pieprzone rybie flaki, bo to po prostu zabrzmi nie tak jak powinno, ale dobra. Po prostu wiecie, rybie flaki z pieprzem. Wiesz, niektórzy wolą jak są gorące, pani Bright. Niektórzy jak, no, pański klient. Ona jest na tyle gorącej wodzie, żeby można było zrobić zupę dla kilku osób. Coś takiego, nie wiem. Panie Bright, czy masz, czy nie masz żadnego problemu z tym butem? Problem? Wyskrycie, co jest nie tak z tym butem? Właśnie jak mówię, jest problem, bo posłuchajcie. Krew jest na podeszwie, a nie ma jej na podłodze. Tak, bo ja bym powiedział, że jest jeden krytyczny problem z tym dowodem. Jest to, no, jasna sprzeczność. Ten blask w swoich oczach. Jesteś jeszcze młody, nowicjuszu. Teraz bym ci dała... rybie flaki z pieprzem.
A ty byś wytrzymał tę temperaturę tego wszystkiego, czyż nie? A więc wysłuchajmy, co pan White ma do powiedzenia. A więc co jest sprzeczne co do tego buta ofiary? Pokaż nam problem z tym butem. Okej, okay, oczywiście chodzi raczej o tą krew na dole. Zastanawiam się, czy zauważyliście, ale jest krew na podeszwie tego buta. Nie zadziela ze mną rekrucie, czy tam nowicjuszu. Albo to będzie pańska krew, albo za chwilę pańska krew się zadzie na podeszwie mojego buta. Ciekawe. Oczywiście jest tutaj trochę krwi na podeszwie tego buta. No to ma sens. No ofiara była dźgnięta nożem. Co może być nie tak z tym butem, znaczy z tą krwią na podeszwie tego buta? No i teraz, jak pamiętasz, trzeba było pokazać to całe zdjęcie Lany. Oczywiście o to chodzi. Problem tkwi w odciskach buta. Odciski buta? Proszę zauważyć, że na dole tego buta jest... podeszwa jest pokryta krwią. Wiecie o co chodzi? Kurde, znowu wszystko to samo gadają, żeby było, że no widziałeś stąd, a teraz o, tu jest krew, naprawdę. A więc, czy to nie jest dziwne? Dlaczego nie było żadnych takich krwistych śladów tego buta na miejscu zbrodni? Ha, ha! Jak macie zobaczyć? Nie ma żadnych śladów, stóp na miejscu zbrodni. I to co pani ze zamiarem co do tego buta. A to zdjęcie tylko pokazuje część tego parkingu, więc... Gdzieś dalej mogą być te odciski buta. Jeżeli tam by były, to byśmy je znaleźli. Ale byliśmy tam jeszcze zbrodni i nic takiego tam nie było. Cisza! O, cóż, pani Szwarek? Co, ha? Ja, aha. Dobrze ci idzie, pani White, ale... Ale to prawda, że brak tych śladów buta jest zaprzeczeniem. A teraz musimy się spytać, dlaczego tam nie było żadnych śladów... śladów stóp, śladów buta. O, no to prawda, no tam gdzieś musi być jakiś powód, dlaczego nie było tych śladów. No myśl, panie White, myśl! Hej, no ja nie wiem, czemu tam tego nie ma. Po prostu jestem dobry w znajdowaniu sprzeczności. Co? Ale hold it, jednak Edgeworth no mówi hold it. Jak to ciekawe w tej grze, w tej serii Edgeworth jeszcze nie ma takiego pliku dźwiękowego, gdzie rzeczywiście słychać jak Edgeworth mówi hold it, dopiero w późniejszych grach to się pojawi mniej więcej. A wiem, że mnie wiecie na pewno w Miles Edgeworth Investigation, jest to gra piąta w serii, z której jednak let's playa robić nie będę, tylko będę robił od pierwszej do czwartej gry. Chyba było w części trzeciej, to było chyba Trials and Tribulations, to było Justice for All, nie do końca pamiętam, jaka była kolejność. O, już widzę, rozumiem! Rozumiesz co? Nasza pani Szwarek jest bardziej cwana niż ją za to podejrzewałem. Byliśmy wszyscy oszukani do samego końca. Ale ona jednak się posiznęła. Jest jedna, ważna, taka jakby... Ważna poszlaka do prawdy, która prowadzi do prawdy w jej zeznaniach. O czym teraz mówisz? A więc wróćmy to może do tego czasu, kiedy ona mówiła o zatrzymaniu podejrzanej. Okej, znowu mamy czarno-białe wszystkie, czyli niby wiecie, retrospekcja niby, flashbacki. No, nie wiem, czemu w ogóle oni przypominają ten fragment jej cytatu z tym, że on jest piękna, że... No wiecie, drapieżna! Kobieta Gepard, rar! Nie wiem. Ale to nie było konieczne, ale jakoś nie wiem. Twórca się chciał z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego.